Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Maciej Firlej, Ruch Chorzów, przegrywa z Pogonią Szczecin 0-3 i tak na gorąco. Jakie odczucia Maciek po tym meczu? No cóż, myślę, że wygrała drużyna lepsza na pewno w tym meczu. Natomiast mógł ten mecz się dla nas inaczej ułożyć. Szkoda, że te bramki były tracone w taki sposób, że po naszych błędach. No i szkoda na pewno, że żadnej sytuacji, które udało nam się stworzyć, nie udało się zamienić na gola, bo na pewno ten mecz wyglądałby wtedy inaczej. Tylko paradoksalnie mimo końcowego wyniku to długo się wydawało, że to jest niezły mecz Ruchu, że ta gra się wam całkiem klei, że są sytuacje, nie wiem jak to z boiska czułeś. No dokładnie, nawet w przerwie gdzieś tam jak rozmawialiśmy, to mówiliśmy, że nie gramy złego meczu i jest tylko 1-0, więc śmiało można ten wynik jeszcze odwrócić. Natomiast no, zaraz w drugiej połowie druga bramka, potem gdzieś nasze sytuacje, ale nie udało się zbliżyć do rywala, no i trzecia bramka chyba już zamknęła ten mecz. Co, miałeś dwie takie okazje, po jednej w obu połowach, no ta w pierwszej połowie chyba, szczególnie gdy Tomek Wójtowicz ci zagrał taką piłkę z naszej połowy i czego tam zabrakło? Chyba w pierwszym momencie trochę zwątpiłem, że jeszcze do tej piłki dojdę, myślałem, że bramkarz spokojnie wyjdzie i skasuje tą piłkę, natomiast tak się nie stało i niczego brakło. Tam myślę, że centymetrów, żeby dziubnąć tą piłkę nad nogą bramkarza i wtedy miałbym sytuację do pustej bramki. Natomiast no, złapałem jeszcze na ślizgu i nie udało się. W ogóle jak się czułeś grając w wyjściowym składzie, bo jakiś czas na to czekałeś? Wiemy, że Daniel Szczepan miał swoje problemy zdrowotne w tygodniu. No, na pewno pozytywnie. No, gdzieś tam czekałem długo na tą szansę, dostałem ją dzisiaj. Szkoda, że nie udało się zdobyć punktów ani zapisać gdzieś tam w protokole, ale no cóż, muszę czekać teraz na następne szanse i tyle. No, przerwa reprezentacyjna, spędzimy ją w strefie spadkowej, potem mecz przyjaźni z Widzewem, mecz takiej premiery otwarcia na Stadionie Śląskim jest też no, wyświechtany, ale nie można się załamywać, bo te różnice w tabeli dalej są takie na styk. Trzeba pracować i liczyć, że to przełamanie przyjdzie. No dokładnie, tym bardziej, że tak jak mówimy, pomimo wyniku 3-0, to nie jest tak, że każda drużyna ma z nami olbrzymią przewagę. My nie tworzymy sytuacji i w każdym meczu jesteśmy dużo gorsi. Tak? Musimy popracować nad skutecznością i jako zespół musimy na pewno lepiej bronić, żeby tych bramek tyle nie tracić. I myślę, że dla nas dobrze, że jest teraz ta przerwa. Mamy 2 tygodnie na to, żeby zrobić wszystko, by na mecz z Widzewem jak najlepiej się przygotować. Dzięki. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, rhyming fences. Get bruised up, got stitches, bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby, time out, ride out, you can let them hate me. Get along everywhere.